Sześciu nad Osą, 4 maja 2014 roku, zajął Stanisław Janik! Czy współpracy pana Piotra Modzielewskiego? 3 maja! Drugie miejsce! Tuż za panem Stanisławem, pan Andrzej Benedykciński i Joanna Kretkowska. 3 miejsce, pan Jacek Soborski z Wiesławem Lewalskim. 4 miejsce, Jan Sternicki, Weronika Sternicka. Miejsce, Korczyca Paweł Radosław-Sobocinski! Tak lubiany przez naszą publiczność. Dalej, Katarzyna Nazarewicz i Artur Krawczyk. Tu za nimi Wojciech Soborski i Michał Soborski. Dalej, Rafał Paszyński, Wieczysław Borowski. Krzysztof Dzikowski, Dariusz Zając. Na następnych miejscach Jerzy Grzela, Dariusz Chamerski, Kazimierz Pilkiewicz, Sylwester Pilkiewicz. 12 miejsce Edward Lisiecki i Zdzisław Czerwiński. No i z małymi problemami w pierwszym nawrocie pan Piotr Wojtkowski. Wszystkie wymienione zaprzęgi zapraszamy o wyjazd do dekoracji. I już prezentują się pomału przed państwem najlepsze zaprzęgi z badań zręczności powożenia, które odbywały się dzisiaj tutaj dla państwa. Po raz 19, czyli już spora liczba tych zawodów. Ja jeszcze raz powtórzę. Miejsce pierwsze Stanisław Janik. Miejsce drugie Andrzej Benedykciński. Miejsce trzecie pan Jacek Soborski. 4 Jan Sternicki. 5 Gorczyca Paweł. 6 Katarzyna Nazarewicz. 7 Wojciech Soborski. 8 Rafał Paszyński. 9 Krzysztof Dzikowski. 11 Jerzy Grzela, przepraszam, 10 Jerzy Grzela, 11 Kazimierz Pilkiewicz, 12 Edward Lisiecki i 13 miejsce pan Piotr Wojtkowski. Poprosimy osoby oficjalne. Weronika! Najpierw flow dekoruje. Weronika! Weronika! Brawo! Pan wójt gminy, Świecie nad Osą, pan Ireneusz Stefan Maj, właśnie dekoruje konie flow. Razem ze starostą grudziąckim Markiem Szczepanowskim. Proszę państwa, miejsce pierwsze Stanisław Janik i Piotr Mądzielewski. Miejsce drugie pan Andrzej Benedykciński, który przyjechał do nas z Wrocławka razem z panią Joanną Kretkowską. Miejsce trzecie, pan Jacek Soborski, w tej chwili dekorowany przy asyście pana Wiesława Lewalskiego. Zróbcie zdjęcie.
Miejsce czwarte, pan Jan Sternicki. Miejsce piąte, Paweł Gorczyca. Miejsce szóste, nasz rodzynek na tych zawodach, pani Katarzyna Nazarewicz. Miejsce siódme, pan Wojciech Sobarski, słynny hodowca. Miejsce ósme, pan Paszyński Rafał. Miejsce dziewiąte, pan Krzysztof Dzikowski. Pan Jerzy Grzela na miejscu dziesiątym. Kazimierz Pilkiewicz. Miejsce jedenaste. Stadnina Koni Nowe Jankowice. Wielkie brawa. Edward Lisiecki, miejsce 12. I miejsce 13, pan Piotr Wojtkowski. Prowadzenie rundy honorowej, już ostatnią w dniu dzisiejszym dla państwa, którą poprowadzi Stanisław Jarin, Polska. A tuż za nim Andrzej Benedykciński. Dalej Jacek Soborski, Jan Sternicki, Gorczyca Paweł, Katarzyna Nazarewicz, Wojciech Soborski, Rafał Paszyński, Krzysztof Dzikowski, Jerzy Grzela, Kazimierz Pilkiewicz, Edward Lisiecki i Piotr Wojtkowski. Wielkie brawa, proszę państwa! Wielkie brawa, proszę państwa! Jeszcze raz! Wielki pokaz! Wykonanie pana Stanisława Jarinka!
Zawody prowadził dla Państwa Piotr Masłowski, firma Pana Obsługa Zawodów. Komputerowa obsługa zawodów typicznych oraz...